Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym Wam dać instrukcję, jak można oczyścić skutecznie daną osobę z negatywnej energii, które posiada, z negatywnych duchów, które posiada. Jest to bardzo stary proces, pochodzi z Indii. Jest to mantra, którą się powtarza przynajmniej 40 minut w bardzo skrajnych przypadkach dla osób bardzo zanieczyszczonych do godziny. Godzinę możecie powtarzać tą mantrę. Ja zacytuję tą mantrę, więc tak. Om namo digambaraya amukasya asanstab kuru kuru swaha. I potem się mówi imię i nazwisko osoby, którą oczyszczamy. I potem jeszcze raz zaczynamy tą samą mantrę. Om namo digambaraya amukasya asanstab kuru kuru swaha. I mówimy znowu imię i nazwisko osoby, którą oczyszczamy przed ogniem zapalonym. Może to być ogień w piramidce zapalony, jeżeli ktoś posiada piramidkę miedzianą, lub zwykłe malutkie ognisko gdzieś w jakimś miejscu, czy to może być natura, czy w jakimś takim miejscu, gdzie możemy to ognisko sobie tam zapalić. A więc tak, zaczynając tą mantrę, musimy zapalić ognisko. Przed zapaleniem ogniska wypowiadamy mantrę dla Boga Ognia, dla Agni. Ham Agnaye Namaha, Ham Agnaye Namaha, Ham Agnaye Namaha, Ham Agnaye Namaha, trzy razy powtarzając właśnie tą mantrę. Jeżeli ktoś nie zna tej mantry, nie może zapamiętać tej mantry, może zacząć oczyszczanie bez wypowiadania tej mantry. Ważne jest to, żeby przy ognisku na kamieniach, na trzech kamieniach, był malutki talerzyk wielkości mniej więcej 10 cm, talerzyk wypełniany zwykłą solą kuchenną. Po skończeniu tej całej ceremonii, półgodzinnej, czy 40-minutowej, czy godzinnej, tą sól po prostu wyrzucacie albo w naturę pod drzewo, albo po prostu do klozetu i spukujecie. Ponieważ wszystkie negatywne energie, które były z oczyszczenia danej osoby, zgromadzą się właśnie w tej soli. A więc, powtarzając jeszcze raz, powtórzę tą mantrę. Om namo digambaraya amukasya asanstab kuru kuru swaha. I imię i nazwisko osoby, którą oczyszczamy. Daję Wam tą mantrę, byście mogli sami zadziałać w skrajnych momentach, w skrajnych warunkach. Jest to bardzo mocna mantra i po prostu trzeba się skoncentrować. Ja dodam, że trzeba się umyć, mieć czyste szaty, czyste ubranie, najlepiej białe, może być ewentualnie żółte. Czyste ubranie, żeby mieć na sobie podczas intonowania właśnie tej mantry. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że efekty oczyszczania są bardzo mocne. Wszelkiego rodzaju byty, duchy i wszelkiego rodzaju złe energie automatycznie odchodzą od osoby, którą po prostu w tym momencie oczyszczamy. Można oczyścić swoje rodzeństwo, swoich rodziców, można oczyścić swoją babcię. Wiele osób w naszym otoczeniu jest po prostu zafantaźmionych, czyli mają po prostu złe duchy, złe astrale i nawet o tym nie wiemy, ale dzięki tej mantrze po prostu wszystkie te negatywne elementy mogą zostać po prostu usunięte, skutecznie usunięte. Jeżeli ktoś nie ma okazji, żeby zrobić ognisko, może to mieszka w jakimś bloku, w jakimś miejscu, gdzie nie może, no to po prostu może wykorzystać do tego celu Shiva mantrę. Ja dodam, że już robiłem wcześniej film o Shiva mantrze. Jest to mantra, którą się powtarza również i trzymając szklankę wody przez 15 minut w prawej ręce. Dodam jeszcze raz, że to jest prawa ręka, że to nie jest lewa ręka, tylko jest prawa ręka, w której trzymacie właśnie ten kubek z wodą. Ja tą mantrę, którą właśnie wypowiedziałem tutaj przed chwilą, ja napiszę ją pod YouTube'em, żebyście mogli sobie ją spisać. No i jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie tą Shiva mantrą, tą Shiva mantrę znajdzie na moim kanale w Yoga de la Vida. Tam będzie właśnie również o Shiva mantrze. Również Shiva mantra jest bardzo potężną mantrą, która służy oczyszczeniu mieszkania, jak również osoby, która wypowiada Shiva mantrę. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że po skończeniu Shiva mantry wodę się wypija lub można pół kubka po prostu zostawić i pokropić swoje mieszkanie, by wyczyścić wszelkiego rodzaju złych wibracji.
Także jeszcze raz polecam Wam tą mantrę, którą przed chwilą wypowiadałem, ponieważ jest bardzo skuteczna i jeżeli macie kogoś do oczyszczenia, możecie po prostu danej osobie bardzo wiele pomóc tą mantrą. To nie ważne, że mieszkacie gdzieś w Australii, czy mieszkacie gdzieś na Hawajach, na Bahamach. Jeżeli intonujecie tą mantrę, ona działa po prostu na tą osobę, gdziekolwiek po prostu znajdujecie się na tej planecie. To po prostu nie gra roli, że osoba jest w Polsce, a my jesteśmy na Teneryfie lub jesteśmy w jakimś innym miejscu na świecie. Jeżeli tą mantrę intonujecie, to ta po prostu, ta ofiara, ta mantra działa w taki sposób, że po prostu oczyszcza daną osobę z wszelkiego rodzaju złych wibracji. To by było na tyle, drodzy kochani. Jeszcze raz zachęcam Was do zakupu naszego Aronitu na linku pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.